Od dwóch lat wyznaczasz trasy rajdu Dakar. Zawodnicy są zgodni, że są one skomplikowane i wymagające. 37% uczestników ostatniego rajdu nie ukończyło go, a teraz fundujesz im pięć etapów w niezwykle trudnej Boliwii. Możemy być świadkami pogromu? Naszą filozofią jest tworzenie bardzo długich odcinków specjalnych. Uważam, że podążamy w dobrym kierunku. Nie obawiasz się, że jeszcze więcej zawodników nie ukończy najbliższego Dakaru? Kiedy planujesz trasę, nigdy nie wiesz, jakie warunki zastaną na niej zawodnicy danego dnia. Czasami odcinek, który wydaje się łatwy, okazuje się najtrudniejszym w całym rajdzie. To zależy od tego, w jakiej jesteś formie, jak przebiegały zawody do tego konkretnego odcinka. Nigdy nie wiesz, kiedy nadejdzie ten najgorszy dzień. Wszelkie dane mówią, że to będzie bardzo ciężki Dakar, ale taka jest właśnie filozofia tego rajdu. O to w nim chodzi. Absolutely. Uh, well, South America is a beautiful... Ameryka Południowa jest wspaniałym miejscem dla rajdów terenowych, ale jednocześnie bardzo trudnym pod względem organizacyjnym. Wycofało się z niego Chile ze swoją nieocenioną Atacamą, a jeszcze wcześniej równie atrakcyjne Peru. Jak widzisz przyszłość rajdu w najbliższych latach? Rozważasz rozgrywanie go na innych kontynentach? Po zakończeniu ostatniego Dakaru zrodziło się wiele pytań dotyczących jego przyszłości. Lecz dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym myślimy, że wciąż jest do odkrycia wiele nowych miejsc w Ameryce Południowej. W mojej opinii to wciąż jest miejsce, które ma wiele do zaoferowania rajdowi. Na ostatnim Dakarze pojawiło się wiele wielkich nazwisk i Hirvonen w autach czy Meo i Cervantes na motocyklach. Czy Dakar będzie dalej szedł w kierunku pozyskiwania nowych gwiazd? Jeśli tak, to kto będzie następny? Uważam, że przechodzenie wielkich sportowców z innych dyscyplin do Dakaru jest dobre dla tego rajdu. Najnowszym nazwiskiem w grze jest Valentino Rossi z MotoGP, który kilka dni temu oświadczył, że jego przyszłość jest w Le Mans lub rajdzie Dakar. Czekam na niego na Dakarze. Podczas warszawskiej konferencji rajdu rozmawiano o polskiej sile w Dakarze. W ostatnim rajdzie ta siła zawiodła. Gdzie widzisz szansę dla Polaków w kolejnych jego edycjach? Pojawili się u Was znakomici młodzi zawodnicy, jak Kuba Przygoński w aucie czy Kuba Piątek na motocyklu. A jednocześnie macie świetne zaplecze w postaci doświadczonych zawodników. Myślę, że szybko wrócicie do sukcesów.